Agnieszka? Tak, tak, słucham. Potrzebuję takiej pomocy, bo auto odmówiło mi posłuszeństwa. A co się stało? Jadąc, usłyszałam, jakby huk o ponie. Nad kole opadło troszkę na koło. Dobrze, czyli mam rozumieć, że na jezdni pani stoi, tak? Czy zjechała pani w jakieś... Pan, zjechałam na pętlę tutaj w Chorowicach. Dobra, a co to za autko w ogóle? Citroenna ma. No myślę, że i tak do 20-25 minut podjedziemy, dobrze? Dobra. Jest to szybciej, bo na robotę trzeba jechać. Na miejsce awarii mechanicy dojeżdżają po 15 minutach. Wie pan co, jechałam od tamtej strony i nagle coś mnie trzasło w oponie. Zjechałam na pobocze, cała strona opadła. No. Awarii uległ Citroen Nemo z silnikiem 1,4 HDI o mocy 70 koni mechanicznych. Auto wyprodukowano w 2008 roku. Sprężyna no pewnie lub amortyzator. A to coś poważnego? No niby tak. No raczej mi się wydaje, że to na 100% jest sprężyna, zresztą ją widać tam. Sprężyny wraz z amortyzatorami stanowią ważne elementy zawieszenia samochodu. Ich zadaniem jest tłumienie wstrząsów wywołanych przez koła czy hamulce w wyniku poruszania się po nierównej nawierzchni. Prawidłowa praca tych części zapewnia nie tylko bezpieczeństwo i komfort jazdy, ale także zabezpiecza samochód przed uszkodzeniami. Trzeba się podnieść auto, demontować amortyzator, pojechać po nową sprężynę. No chyba, że amortyzator się okaże wylany, no to pasowałoby komplet wymienić. No i od razu pasowało... Sprężyny i amortyzatory zmienia się parami. Od razu pasowało zobaczyć drugą stronę, jak wygląda. Wie pan co, no wolałabym tylko jedną stronę. Ale to mówię, zamówimy komplet cały i po prostu jedną wymienimy, a drugą po prostu będzie miała pani i wymieni pani, tak? No to dobra. To jak z tą stroną się tak stało, jak się stało, to podejrzewam, że z drugą stroną też w najbliższym czasie stanie się podobnie. Wymiana jednej strony zawieszenia nie jest wskazana ze względu na bezpieczeństwo jazdy. Jednak mechanicy na wyraźne życzenie klientki zgadzają się na połowiczną naprawę. No będę troszeczkę później, bo mi się samochód zepsuł. Tutaj panowie przyjechali już z pomocą. Gdzie się pani tak śpieszy? Jadę z narzędziami na budowę do ojca. Oceniaj, mistrzu. No, sprężyna, no i wydaje mi się, że amortyzator też jest wylany, bo jest cały mokry. Nie, no to tu już komplecie kropi. Podejrzewam, że łącznik stabilizatora też trzeba będzie wymienić, bo podejrzewam, że to się nie odkręci. A co to znaczy, że musicie komplet zamówić? Amortyzator i sprężyna razem z poduszką. A czemu amortyzator? No bo jest ewidentnie wylany. Prawdopodobnie to dlatego sprężyna pękła, bo tylko się opierała na sprężynie. Po prostu już nie trzymała, jest cały mokry. Ten łącznik to od razu tniemy, czy próbujemy odkręcać? Tniemy, nie ma czasu, pani się spieszy. Dzień dobry. Potrzebuję sprawdzić, czy mamy na miejscu, ile kosztuje amortyzator, sprężyna, poduszka, plus łącznik, cały taki komplecik do Citroena Nemo. 2008. No 450 zł zamkniemy się w jednej stronie, tak? No dobrze, no skoro tak, no to... Dobrze. Ja bym to na dole od razu uciął, nie? No. Ja go od góry odkręcę. Naprawa musi być ekspresowa, dlatego Szymon nie próbuje nawet odkręcać starych, zapieczonych śrub łącznika stabilizatora. Czekaj na chwilę. Ja już u góry mam. Wiesz co, abyś byle gdzie wyciągnął ten amortyzator, a ty sobie potem tutaj dopniesz, nie? Jak nie będzie amortyzatora, to będzie dużo lepiej. Płośka wyleciała. Jak wyleciała? Się nie przewidziałeś tego.